Zadałam również pytanie, dlaczego uchwałą państwa powierzacie, burmistrz powierza zadanie, wykonanie zadań własnych gminy dla zakładu wodociągów, skoro ten zakład nie jest w stanie podjąć ciężaru nakładanych inwestycji, tak? Takiej danej inwestycji, dużej. Dlaczego? I dostaję odpowiedź, bo w skrócie nie będę Państwu nudzić, bo uchwała Rady Miejskiej pozwala burmistrzowi przekazać zadania własne ZWIK-owi. Ale ja nie pytałam, na jakiej podstawie burmistrz przekazuje te zadania, tylko dlaczego przekazuje zakładowi, który jest niewydajny, niewydolny, nie jest w stanie wykonać inwestycji. Pani skarbnik przed podjęciem tej uchwały przez Państwa tłumaczyła, że to pozwoli uniknąć zamówień publicznych, tak? Lepiej, żeby swój zakład na swojej, w swojej gminie wykonywał te zadania. A jednak nie unikamy zadań publicznych. Jest tak w protokole. A jednak nie unikamy zamówień publicznych, ponieważ ZWIK nie jest w stanie tego wykonać i ogłasza przetarg dla obcych inwestorów. Nie rozumiem. Może ktoś mi wytłumaczy. To proszę bardzo. Ja Pani wytłumaczę, bo nie mogę tego wytłumaczyć, jakby nie było u mnie na ostatniej sesji, ale powiem Pani tak. Dlaczego burmistrz przekazuje pewne zadania w ogóle z tych pieniędzy? To dotyczy się ZOWIO, tak? Wodociągu, szkolnictwa, masę rzeczy. My również przekazaliśmy to zadanie, dlatego że jak Państwo pamiętacie, przy ulicy Krajki było robione duże duże odwodnienie całego grupu i jezdni. Wydawało nam się logicznym, tak jak w przypadku kanalizacji, bo to też chciałem powiedzieć, dlaczego spółka robiła na przykład kanalizację Kłopotu, tak? To nie tylko jedno zadanie, tylko parę zadań spółka robiła. Dlatego, że proszę droga Pani, wierzę w to, że nasza spółka jest w stanie zrobić dużo lepiej odwodnienie korpusu jezdni, niż jak ja mam się posiłkować tym, że mam brać inspektora nadzoru, który nie będzie codziennie pilnował wykonania tego odwodnienia. I tylko tyle. A to, dlaczego spółka zrobiła przetarg na układanie kostki, bo z tego co pamiętam, to już Państwu odpowiadam. Dopiero by była historia, jakby nie zrobiła przetargu. Teraz by Pani powiedziała, dlaczego spółka nie zrobiła, tylko komuś poleciła. Nie. Takiej retoryki po prostu tutaj nie będzie. Nie będzie takiego opowiadania. W przypadku robienia kanalizacji tłokową, bo rozumiem, że Pani dała wszystkie zadania, tak? Wymieniałam na poprzedniej sesji. Dobrze, to w przypadku, to pragnę Państwu przypomnieć, że nasza spółka w tej chwili spłaca sama zaciągnięty kredyt na kanalizację tłokową. To, co Pan właśnie kiedyś jeszcze na paru sesjach wcześniej, nie mając zielonego pojęcia na ten temat, pytał, dlaczego jest takie zadłużenie spółki. Właśnie dlatego. Dlatego, że myśmy wtedy, drodzy Państwo, bo to warto powiedzieć, jeżeli ktoś nie ma pojęcia, to nie może zadawać i sobie sam odpowiadać. Myśmy przez te lata mogliśmy z Unii ściągnąć 4 miliony złotych na budowę kanalizacji. I chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że już budowy kanalizacji do finansowania na przyszłe lata nie będzie. Czyli musieliśmy wykonać za 4 miliony, ściągnęliśmy co do złotówki. Ostatnio było jeszcze to, co dotyczyło wodociągu w Studziance. To było koniec tych plus 3 ujęcia wody. Wójtówko, Franknowo i Radostowo. Te, które zostały zrobione. Ściągnęliśmy równo 4 miliony złotych, natomiast sami, w cudzysłowie, dopakowaliśmy 10 milionów, bo to wszystko kosztowało 14 milionów. 14 milionów, a tylko 4 mogliśmy ściągnąć. I między innymi z tych 4 milionów nasza spółka aplikowała o pieniądze w sprawie Tłokowa, bo myśmy, jak wtedy składaliśmy wniosek, to gmina składała oddzielnie na Franknowo i Radostowo, bo nie mogła aplikować o dwa wnioski. Czyli składaliśmy my na Franknowo i Radostowo, a wodociągi składały na Tłokowo. Na Tłokowo wodociągi dostały, a myśmy wtedy nie dostali. Przy następnym naborze zrobiliśmy, nie wiedzieliśmy, czy będzie następny nabór. Dostaliśmy na Franknowo i Radostowo. Nie wiedzieliśmy, że będzie jeszcze jeden nabór, gdzie będziemy mogli dostać na Studziankę i na to ujęcie. I dzięki temu zrobiliśmy ileś zadań. Natomiast jeżeli, powiem tak, jeżeli miałbym powierzyć spółce odświeżanie rzeczy, które są totalnie niewygodne dla pracy w ogóle w urzędzie, to bym to zrobił.
ile zadań bym po prostu powierzył. Bo wiem, że spółka w tej chwili, tak jak my mamy we Frankowie odrębne ujęcie wody, prawda, kanalizację, ujęcie wody, gdzie możemy korzystać nie tylko z tej spinki z Wójtówki, bo to musimy być elastyczni, musimy mieć to, że możemy z Frankowa, możemy z Wójtówki, to świadczy o tym, że nic nam nie grozi, jesteśmy stosunkowo bezpieczni pod względem wody. Zostało nam jedyne ujęcie, które jest w Krokowie i oczywiście, jeżeli by była taka szansa, to byśmy skorzystali. Nie łudźmy się, na ten programowaniu nie będzie już na infrastrukturę żadnych pieniędzy. Czyli wykorzystaliśmy tyle, ile Unia mogła nam dać. A to, że nas to kosztowało 14 milionów w sumie, to 10 milionów siłą rzeczy, drodzy Państwo, to zabezpieczaliście właśnie na sesję. To jest między innymi nasz dług. Dlatego spółka, ponieważ ma prawo burmistrz przekazać pewne zadania spółce, to przekazał. I tylko tyle. I cieszę się, że wtedy spółka zrobiła w ogóle przetarg na płacenie kostki, bo dopiero teraz byśmy mieli, dlaczego spółka nie zrobiła przetargu. To samo dotyczy, droga Pani, powiem więcej, żeby uniknąć w przyszłości pytań. To samo dotyczy modernizacji oczyszczalni ścieków, która się rozlatywała totalnie. My w tej chwili jesteśmy w stanie przynajmniej przyjmować ścieki. Nie mogliśmy przyjmować Franknowa i Radostowa nie tylko dlatego, że dużo drożej by nas kosztowało ciągnięcie tej sieci i przepompownie, czyli koszty bieżące by były za energię co miesiąc dużo, dużo wyższe niż w tej chwili, to trzeba sobie zdać sprawę z paru rzeczy. My w tej chwili przez jeden kwartał, przez trzy kwartały dołożyliśmy do ścieków we Franknowie 14 tysięcy złotych. To samo będzie w Radostowie, nie oszukujmy się. Czyli pewien, nazwijmy to luksus, tak, to, że każdy ma spłuczkę, kanalizację w domu, że nie musi wywozić szabiarkami tak, ścieków, no to ten luksus po prostu kosztuje. Przez trzy kwartały we Franknowie 14 tysięcy spółka musiała dołożyć. Oczywiście to się rozlicza globalnie, natomiast tak to wygląda. Powiem więcej, spółka w tej chwili składa kolejny projekt na modernizację drugiej części oczyszczalni. I to jest ten drugi kolektor, który nam pozwoli w przyszłości przyjąć drugi 1000 ścieków dziennie. 1000 metrów. I to jest karkołomne zadanie, bo tak jak w tej chwili spółka robiła wymianę liczników w całej gminie, to żeby nie wchodzić do każdego mieszkania, ta elektronika, tak żeby odczytywać to na zewnątrz, to jest oczywiście olbrzymim wysiłkiem robione. Również się spółki. I tak samo tutaj w przypadku tej, jeżeli by się udało, żeby dostali dofinansowanie, to oczywiście spółka będzie to sama realizowała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak jak Pani Ewa mówi, może to rozmawiania, żeby nie cały czas Pani zaduta, to bardzo proszę. Chyba sytuacją jest normalną, że gmina posiada gminne jednostki organizacyjne wyspecjalizowane w poszczególnych dziedzinach. Tak jak ośrodek sportu i rekreacji, tak jak szkoły, tak jak miejski ośrodek kultury. Tak samo i wodociągi są to firmą gminną. Czy Państwu chodzi o śledzenie i tworzenie sensacji? Czy Państwu chodzi o to, by gmina funkcjonowała normalnie? Jeśli gmina ma funkcjonować normalnie, to zadania z danej dziedziny powierzamy w swojej jednostce. Dziwne byłoby, gdyby Pan Burmistrz to zadanie powierzył wodociągowo z Biskupca, z Dobrego Miasta, a może z Olsztyna, to wtedy byłoby dziwne. Bo to są nasze jednostki, aby zajmowały się pewnymi rzeczami. Tym bardziej, że jednostki, tak jak w tej chwili wodociągi, są doposażone, ludzie są fachowi. Jest to bardzo dobrze funkcjonująca jednostka, do której i Pan Burmistrz, i my radni mamy duże zaufanie. Jeśli Pan Burmistrz inwestycje powierzył dla tej jednostki, to dlatego, że miał zaufanie i dlatego, że ta firma sama wypracowała sobie to zaufanie. A przypomnę o sytuację, gdy Pan tutaj przychodził na to stanowisko, zakład wodociągów funkcjonujący jako spółka niezależna troszkę inaczej wyglądał. Kosztowało to mnóstwo pracy, mnóstwo zabiegów, aby doprowadzić do tego stanu, który jest. I dziwi się Pani, że Pan Grup układa ktoś inny. To tak jak Święto Niepodległości organizował Miejski Ośrodek Kultury. To co, on sobie nie może zatrudnić artystów, którzy wystąpią, tylko tańczyć i grać miały panie czy panowie z Domu Kultury? Nie.
To, co pewne rzeczy zrobiły Dom Kultury, pewne rzeczy zrobili zaproszeni artyści. I sądzę, że tak wyglądać powinno we wszystkich działach. Że za pracę przy danej rzeczy biorą się ci, na których mamy zaufanie i ci, którzy wiemy, że zrobią to dobrze. I nie twórzmy takiej atmosfery, że tutaj burmistrz zrobił jakieś przestępstwo, bo powierzył wykonanie zadania dla swojej jednostki. Jest to ze wszech stron normalne. Należy te rzeczy podkreślać, że to, co możemy robić i możemy zrobić bardzo dobrze, robimy własnymi siłami. Pieniądze z gminy wyprowadzić dla innych jednostek jest bardzo łatwo. I stracić zatrudnienie dla swoich ludzi. Dziękuję bardzo. Pan Sobierański, który pierwszy. Ja może odniosę się tylko do zarzutu pana Kaweckiego, który mówi, że zarzucamy panu burmistrzowi, że zleca zadania ZWiK-owi. Nie, absolutnie nie. Jesteśmy również za tym, żeby zlecać to zadania własne ZWiK-owi, ale tylko takie zadania, które ZWiK jest w stanie udźwignąć. I to wszystko. To znaczy jak? Te, co do których nie musi ogłaszać przetargu. Czyli które? Te, które wymieniałam na ostatniej sesji. Wiele inwestycji. Ale nie ogłaszał przetargu? Dlaczego ZWiK ma nie robić? Bo nie jest w stanie tego wykonać. Sam? A jak pani nie jest w stanie wykonać? Ponieważ ogłasza przetarg i wyłania zewnętrznego wykonawcę. Pani deputo. Ja tylko chciałam sprostować to, co powiedział. Tak. Pytania, bo zaraz zaczniemy sobie udowadniać, które powinny być. Zakład wodociągów i kanalizacji, pomimo że do tego nie jest uprawniony, przez lata nam prowadził odbiór śmieci. I myślę, że radził sobie z tym po prostu nie najgorzej. Państwo możecie nie wiedzieć, bo Państwo nigdy nie płaciliście za śmieci, także niewykluczone, że dlatego możecie nie wiedzieć, czy odbierał, czy nie. Natomiast chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz, że w tej chwili zakład nawet nie startował do przetargu na to. A wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że naszym zdaniem to, co ta firma wygrała, jedna, druga czy trzecia, to były zbyt niskie kwoty, żeby w sposób oficjalny, z normalnym zatrudnieniem, z normalną pracą, benzyną legalną wszystkim, pracować normalnie. Tak. Czyli zaniżyli ten. Dziękuję. Nie wiem, ale macie w tym problem. Panie Szkoda, ja naprawdę nie śledzę poszczególnych firm, czy ona zaniżyła, albo wie pan, będę się na nich stroszył, jeżdżył, podejrzewał, to nawet do prokuratury, wie pan, to pozostawia w nim. Bardzo proszę. Zmiana tematu? Tak, na śmieci. Ponieważ pan burmistrz publicznie powiedział, że nigdy nie płaciliśmy, pewnie ja, za śmieci, to chciałabym zapytać, za jakie miałam śmieci płacić? Za plastik, który wrzucałam do ogólnego śmietnika, za szkło, które tam wyrzucałam, czy za kompost, który w moim kompostowniku gromadziłam? Czy za złom, który wywoziłam osobiście do skupu złomu? O jakich śmieciach pan mówi i za co miałam panu zapłacić lub komukolwiek? Nie, proszę pana. A komu? To skoro pan, skoro nie pan, ale komu? Ale komu? I za jakie śmieci? Za plastik? Nie, bo ja już tą argumentacją się spotkałem już wcześniej, tak? Bo jak państwo mówiliście mi, że na przykład nie konkretnie pani, tak? Bo to, co pani opowiada, to jest w ogóle inny temat, należy o tym zmieścić. Ale to, co mi zgłaszali chociażby sołtysi, że na przykład, że wieś nie produkuje śmieci. To ja proszę państwa, powiem państwu dane za listopad. 64 tony jeziorany. 110 wieś, przy tej samej liczebności mieszkańców. I to jeżeli, to musiałbym Państwu pokazać. Między innymi studziarce, Pani Jelenio, wiemy o kogo chodzi, prawda? Wywóz śmieci kontenerem. I jeżeli Pani mi chce powiedzieć, że Pani wszystko była w stanie selekcjonować, to powiem Pani, źle Pani selekcjonowała. Tylko tyle. To już jest Pana subiektywna ocena. Tak, dziękuję, ale... Dobrze, i mam takie pytanie. Ja bardzo bym prosił o pytania. Tak, no ale wie pan, panie przewodniczący, ja padają osobiste zarzuty. Ja sobie nie pozwolę, żeby ktoś publicznie mnie szkalował. Pani Dan, to już pani odpowiedziała na ten zarzut. Bardzo proszę. Dobrze. 16 listopada 2012 roku pan burmistrz wydaje decyzję numer 9.
O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, nie na wiatraki, spokojnie, na terenie gminy, polegającej na budowie przepompowni ścieków oraz kanalizacji tłocznej z miejscowości Kalis do miejscowości Wójtówko na działkach w obrębie Lekity i w obrębie Tłokowo. I w związku z powyższym mam pytanie, to jest obwieszczenie, które pojawiło się w Biuletynie Informacji Publicznej, który staramy się rozumieć. Na jakim etapie jest to postępowanie, ta inwestycja? Czy już wystąpiono o pozwolenie na budowę i czy w budżecie gminy zostały zabezpieczone na ten cel środki? I kiedy jest zaplanowane w ogóle, zaplanowane przystąpienie do realizacji tej inwestycji? Bardzo proszę. Czy Państwo ćwiczycie moją pamięć i ja sam jestem zaskoczony, że ja po prostu tyle pamiętam, ale już Pani odpowiem. Pozwolenie na budowę myśmy otrzymali na budowę kanalizacji tłocznej Kalis Wójtówko wraz z modernizacją przepompowni w Wójtówce, dlatego że ta przepompownia sobie przy tej kanalizacji nie poradzi. Natomiast jeżeli Pani chce znać szczegóły, to nasz wkład, jeśli chodzi o projekt, to było, nie pamiętam dokładnie, ale około 14 tysięcy brutto. Natomiast to miałoby być współfinansowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych. I czekamy, aż agencja znajdzie pieniądze. Te 14 tysięcy nam nie ucieknie, dlatego że agencja pokrywa 85% kwoty netto od wykonanego zadania. Czyli jeżeli agencja znajdzie 200 czy 300 tysięcy, tyle ile całość to będzie kosztowała, to my te 14 tysięcy będzie naszym udziałem własnym. Czyli czekamy na pieniądze agencyjne, ponieważ agencja w zeszłym roku, tutaj bezpośrednio pan radny Budrewicz jeździ z panem burmistrzem Dawidą do pana prezesa Kuchlera, to staramy się co roku o te pieniądze, żeby one były i myślę, że wtedy wykonanie tego będzie błyskawiczne, bo samo wykonanie to jest rycz. Przygotowanie tej całej inwestycji, bo wykonanie tej inwestycji to jest parę dni, dosłownie. Natomiast jeżeli by Pani chciała w tej szczególe, rozumiem, że również Pani by mogła się w jakiś sposób i finansowo dołożyć, dlatego że ja tym mieszkańcom Kalisa parę lat temu zakupiłem sam prywatnie pojemnik na ścieki i podłączyliśmy ich wszystkich do tego, tylko mieli jedno zadanie, wywozić to. Ten pojemnik kosztuje parę tysięcy złotych. A do czego mam się przyłożyć? No to między innymi do pojemnika, tak? No ale... Pojęcie do czego? Ale on już został zakupiony, czyli mam panu oddać te pieniążki? Nie, niech pani się przyłoży o pojęcie do czego, tak? Mm-hmm. Niech pani się po prostu mówi farby dzieciom, pojęcie. Dziękuję bardzo. Odpowiedź już padła na pytanie. I ostatnie pytanie, ponieważ... Ostatnie pytanie, bo zarządzeniem 70 pana burmistrza stworzono świetnie dodatkowy etat, chyba w dziale budownictwa, o ile się nie mylę. Czy mógłby mi pan powiedzieć, czy to jest nie pomoc dla pana Stachlewskiego do tego działu? Bo jest zarządzenie numer 70. Stworzono etat, jeden etat. I teraz czy zatrudniony zostanie pracownik do działu budownictwa, czy zostanie ogłoszony konkurs, czy... No nie wiem, no stworzono, jest informacja, że dodatkowy etat w dziale budownictwa został stworzony zarządzeniem numer 70. W jakim celu? Proszę Państwa, żaden etat nie został dodatkowo stworzony. No to co, o czym mówi zarządzenie 70? Nie wiem, oczywiście, jakie Pani zarządzenie czyta, proszę mi nawet tego nie zapytać. Pan Piotr Dziej, który pracował przy drogach, tak, pół roku temu odszedł od nas z pracy. Te obowiązki bezpośredniego nadzorowania dróg przyjąłem sam. Czyli tutaj zrobiliśmy dzięki temu zrobiliśmy między innymi drogę Polkajmy, Bartniki, ta, która miała tyle kosztować. Porobiliśmy na tyle, na ile mogliśmy, dbając o te drogi. Oprócz tego porobiliśmy ile rzeczy. Jest wolny etat pana Piotra Ziemia. Po panu Piotrze Ziemi. To tylko tyle, co mogę powiedzieć. Natomiast my żadnego dodatkowego etatu nie stwarzamy, bo my tych etatów tam mamy, jak odchodził pan Kowalski, pan Leszewski, pan Zień, zostaliśmy w okrojonym składzie. W tej chwili poprosiłem pana dyrektora Jasionka, który kiedyś się zajmował drogami, aby przez zimę on się zajmował, dlatego że musicie Państwo zrozumieć jedno. Do tego wszystkiego też muszą być ludzie mobilni, sprytni, tak? Teraz my widzimy, ile dla nas znaczy pan Kowalski. Dziękuję.
to było na tyle nieczytelne w tym zarządzeniu, ja teraz już rozumiem, tak, że to jest informacja o tym, że jest wolny etat. Na tyle to było nieczytelne, ponieważ było tylko wypunktowane zgodnie z załącznikiem punkt 6, myślnik jeden etat. I teraz co jeden etat? Nie ma w Biuletynie Informacji Publicznej żadnych załączników. Gdyby były te załączniki, najprawdopodobniej z tych załączników wynikałoby, że jest to po prostu informacja o wolnym, zwolnionym etapie. Szkoda, że w ogóle zadałam to pytanie, bo mogłam sobie już poradzić wcześniej i nie zawracać głowy w ogóle na sesji takimi sprawami. No, się cieszę, że miał pan przyjemność.